Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, podróżowania przez V. Jesteśmy na takiej naszej jednej z ulubieńszych miejscówek, bezpiecznej, spokojnej i cichej, w Portimao, zaraz obok miejscowości Portimao. Za mną widzicie, stoi sobie jeszcze inny van z Francji. Tu mamy kolejnego kamperka i spanie na dziko, jak widzicie, nadal funkcjonuje całkiem spoko w Portugalii. To, na co stowarzyszy zwrócić uwagę, to na początku to ta łąka i ten dywan, który jest zrobiony piękny z kwiatów białych, niebieskich i czerwonych. No wiosna pełną parą, ale to już Portugalia od jakiegoś czasu. Natomiast no te ostatnie dni były takie trochę deszczowe. No ale to też dobrze dla ziemi, że troszeczkę wody spłynęło i będzie teraz bujnie rosła cała ta roślinność. A odcinek dzisiejszy będzie nie o roślinności, ale będzie, uwaga, o zarabianiu hajsu. Ponieważ ostatnio zapytaliśmy się u was pod filmem, miesiąc temu, tak jak mówiliśmy o wojnie, jak wybuchła wojna, to pytaliśmy się, co chcielibyście, żebyśmy wam zrobili, o czym odcinek, czy macie jakieś takie pomysły, i dużo komentarzy było o tym, i za co żyć, za co podróżować, skąd brać pieniądze na podróże, skąd brać pieniądze na van life. Więc dzisiaj wam po prostu przygotowaliśmy kilka takich gotowych pomysłów, skąd wziąć pieniądze na van life. Więc zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli w tym momencie nie macie pracy, którą moglibyście kontynuować w trakcie podróży kamperem, to znaczy, że prawdopodobnie będziecie szukali jakiegoś nowego zajęcia, nowych sposobów na zarabianie. I w tym przejściu, w tym poszukiwaniu nowego zajęcia, pomogą wam oszczędności. I chciałam właśnie od tego tematu zacząć, bo to jest moim zdaniem super ważne, żebyście mieli na początku podróży oszczędności, które pozwolą wam mniej więcej na pół roku życia. W ciągu tego pół roku będziecie mieli czas na to, żeby właśnie spróbować różnych rodzajów pracy, żeby zastanowić się, co wam najbardziej będzie pasowało, a także prawdopodobnie poznacie nowych ludzi, pojedziecie w nowe miejsca, gdzie zobaczycie różne rodzaje, różne sposoby i różne możliwości na zarabianie. U nas to wyglądało tak, że kiedy podjęliśmy decyzję o van life, sprzedaliśmy wszystkie jakby rzeczy, które wiedzieliśmy, że już nie będziemy używać, potem przenieśliśmy się do małego mieszkanka, właściwie do pokoju, który wynajmowaliśmy, i kontynuowaliśmy pracę, i w tym czasie wszystkie zarobione pieniądze odkładaliśmy na właśnie konto oszczędnościowe, żebyśmy mieli na te podróże. Jeśli wy nie macie możliwości jakby oszczędzać z waszej pracy, którą teraz dokonujecie, to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wyjechanie za granicę, do kraju, gdzie te pieniądze można zarobić jakby w lepszej, większej walucie. I mam tutaj na myśli właśnie Wielką Brytanię albo Norwegię, bo tam w stosunkowo krótkim czasie można zarobić całkiem nieźle. Nam też w tym oszczędzaniu pomógł bardzo Michał Szafrański i jego twórczość, jego książka, jego podcasty, jego artykuły na stronie Jak Oszczędzać Pieniądze. Tam po prostu jest mnóstwo takich, wydawałoby się, takich prostych rzeczy, które sprawiają, że można zaoszczędzić pieniądze. No i on po prostu pomaga spłacać długi i uczy ludzi, jak oszczędzać pieniądze po prostu. Mamy tutaj rozpiskę. I podzieliliśmy te zawody i te pomysły na zarabianie pieniędzy, sprawdzone przede wszystkim pomysły, na takie dwie opcje. To jest praca fizyczna i praca zdalna, praca taka cyfrowa przez komputer. Teraz wam powiemy trochę o takich zawodach, które można wykonywać fizycznie, będąc gdzieś na miejscu, używając swoich dłoni albo jakichś tam innych części ciała. No jak się stanterzem, to może być, nie? Pierwszym pomysłem, dosyć oczywistym wydaje mi się, jest praca sezonowa w restauracji, albo w knajpie, albo w pubie. Można pracować jako kucharz, jako pomoc kuchenna, jako barman, jako kelner, kelnerka. I jeszcze, w zależności od baru, jest tam mnóstwo różnych pozycji. Jeszcze są zmywaki, gdybyście nie umieli języka, albo jakaś taka właśnie jeszcze po prostu pomoc. Wiele barów, wiele knajp otwiera się sezonowo. Jesteśmy tego świadkami właśnie tutaj w Portugalii. Oni potrzebują właśnie takiej pomocy na kilka miesięcy i wydaje mi się, że jest to idealna praca dla takich osób jak my, dla vanliferów, którzy mogą właśnie tutaj przyjechać, posiedzieć parę miesięcy, zrobić co trzeba i w dodatku nie wydawać pieniędzy na lokum, ponieważ lokum jeździ z wami.
Kolejnym pomysłem jest sezonowa praca na kempingu. Kempingi, jak wiecie, otwierają się głównie na wakacje. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale w większości miejsc. I tam można właśnie również zaciągnąć się do pracy. Spotkaliśmy już kilka osób, które właśnie w ten sposób pracują. Między innymi Francuza, który jeździ do Hiszpanii, ale też mamy polskich znajomych, którzy przez ostatnie 2 lata spędzali właśnie lato na Helu, w chałupach, pracowali na kempingu. Co można tam robić? No, pracy jest tam pod dostatkiem i może to być praca na recepcji, może to być praca w barze, w sklepiku lokalnym. Mogą to być też takie prace porządkowe, typu przycinanie ogrodu czy sprzątanie alejek. Jest tam naprawdę multum pracy i to też trochę zależy od kempingu, ponieważ właśnie różne są rodzaje tych kempingów. Inną sezonową pracą, wydaje mi się, że bardzo ciekawą, jest praca na różnego rodzaju farmach i tutaj może to przebiegać dwojako, bo czasami są to takie farmy, które są, powiedzmy, ekologiczne, zrównoważone i wtedy różne osoby są tam zatrudniane do różnego rodzaju prac, jakby te prace zmieniają się w zależności od tego, co potrzeba jakby w danym momencie zrobić, ale są to też prace takie przy zbiorach i właśnie dużo osób jeździ na zbiory winogron, na zbiory oliwek, no i na różnego rodzaju owoce i warzywa. Można jakby połączyć się z właścicielami farm przez różne strony internetowe, temu dedykowane, albo można jeździć po regionie troszeczkę wcześniej przed zbiorami, na przykład we Francji, i po prostu zajeżdżać od farmy do farmy, od miejsca do miejsca i pytać, czy nie potrzebują rąk do pracy, albo można korzystać jeszcze właśnie przy zbiorach z pomocy pośredników. Jeżeli macie jakiś talent i potraficie coś swoimi dłońmi, swoimi rękami zrobić, to możecie po prostu robić jakieś rękodzieło. Możecie na przykład wyplatać takie aniołki, albo jakieś makramy, albo jakieś koraliki i różne inne rzeczy i je sprzedawać w trasie, czy to na jakimś deptaku gdzieś, gdzie jest dużo turystów, czy to na jakimś takim specjalnym markecie, czy na jakimś takim targowisku. I my znamy i byliśmy wielokrotnie na takich marketach, które są tutaj w Portugalii organizowane przez ekspatów, przez ludzi, którzy przyjechali i tutaj zamieszkali w Portugalii. Bardzo często są to vanliferci, sprzedają po prostu ze swojego vana i sprzedają dosłownie wszystko, co się da zrobić w vanie. Biżuterię, jakieś takie portfele dziane, jakieś takie wyszywane różne torebeczki i wbrew pozorom można całkiem fajne pieniądze za to zarobić, ponieważ ludzie teraz doceniają takie właśnie unikalne, robione rzeczy ręcznie, nie takie masowe produkcje portfeli na przykład chińskich, nie? Więc to jest jeden ze sposobów, w których można łatwo zarobić, jeżeli ktoś coś umie robić. A jeżeli ktoś na przykład jeszcze zna się na mechanice samochodowej i jest mechanikiem, to też może pojechać do jakiegoś danego kraju i popytać się, czy mechanik nie poszukują mechanika na przykład, ponieważ problem z mechanikami i w ogóle takimi zawodami z klasycznymi, takimi tradycyjnymi, gdzie się po prostu nie da tego zastąpić robotem, no jest problem ogólnie i to nie tylko w Polsce i wszędzie na całym świecie jest problem z fachowcami, więc jeżeli ktoś z was jest jakimś fachowcem, to może po prostu pojechać i czy na budowie nawet, słuchajcie, zatrudnić się na parę miesięcy czy na parę tygodni i zarobić całkiem spoko kaskę. Ja znam takiego jednego gościa, który jeździ do Anglii i tam maluje pokoje i później za zarobione pieniądze z malowania pokoi ma na van life. Kolejnym pomysłem na sezonową pracę jest na przykład otworzenie swojej budki z jedzeniem albo z napojami i postawienie tej budki w takimś atrakcyjnym miejscu, w którym jest bardzo dużo turystów, ponieważ to są po prostu dochodowe biznesy i można w 2-3 miesiące zarobić na resztę po prostu roku i żyć przez resztę roku. Ciężko pracując, bo te 2-3 miesiące to będą naprawdę bardzo wytężonej pracy. Jeszcze jedna opcja na zarobek to jest po prostu zostanie instruktorem sportowym albo jakimś takim nauczycielem tańca, nauczycielem jakiejś takiej aerobiku, jogi, medytacji. Teraz jest duży vibe, duże zainteresowanie na takie rzeczy i ja ostatnio słyszałem historię dziewczyny, która pojechała na Bali i na Bali była po prostu instruktorką właśnie takich jogi i tańca i zarobiła przez wakacje 100 tysięcy złotych, więc no, jest to możliwe. Nieraz spotkaliśmy się z takimi ogłoszeniami na miejscówkach dla vanliferów przy plażach, gdzie było napisane na drzewie, że o tej godzinie spotykamy się w tym miejscu, tyle i tyle kosztuje lekcja i po prostu jest to takie, było ładnie napisane oczywiście, to było zaproszenie. Tutaj na wprost nas jest plaża, na której chyba co czwartek rano siostra Nelly Furtado organizuje jogę i można sobie przyjść i z siostrą Nelly Furtado sobie
zatańczyć jogę. Zatańczyć jogę. Lecimy dalej. Teraz taka propozycja dla osób, które już znają dobrze jakieś miejsce, albo dla osób, które na przykład po pewnym czasie, kiedy już poznają jakieś miejsce, mogą je zrealizować, a jest to pilot wycieczek albo po prostu organizowanie różnego rodzaju wyjazdów. Możecie się jakby zatrudnić z jakimś biurem, a możecie to robić na własną rękę, na początek wśród znajomych, a potem jakby, żeby ta wieść się rozniosła też wśród obcych ludzi. No i chodzi mi o to, że możecie po prostu być takim klasycznym pilotem albo oprowadzaczem, czyli zabierać ludzi czy turystów, którzy przyjechali na miejsce i po prostu zabierać ich do jakichś miejsc na wycieczki. Możecie na przykład organizować takie wycieczki po jakichś grotach, czy raz widzieliśmy, mieliśmy zaproszenie na wycieczkę supami po prostu wzdłuż klifów, ale możecie też organizować jakieś takie kompleksowe wyjazdy, załatwić mieszkanie, załatwić jakieś atrakcje i po prostu zorganizować taki cały wyjazd dla jakiejś grupy ludzi. W Portugalii bardzo popularne są takie wyjazdy surfingowo połączone właśnie z jogą, ale mam też znajomą, którą niedawno się poznałyśmy, Sylwię, i ona ma dwa wany i ona organizuje po prostu wyjazdy vanami. Zaprasza do swoich vanów dziewczyny, bo organizuje właśnie babskie wyjazdy i kilka razy w roku można tutaj przyjechać do niej, przylecieć do Portugalii, pojeździć z nią vanem, doświadczyć van life'u, doświadczyć takiego właśnie babskiego wyjazdu i moim zdaniem jest to po prostu rewelacyjny pomysł i zostawiam go wam jako inspirację. Kolejnym pomysłem, jeśli macie jakiś talent muzyczny, jest zostanie muzykantem, który będzie występował na różnych placach, na różnych ulicach. Jest to o tyle fajny jakby rodzaj pracy, że nie przywiązuje was na dłużej do jednego miejsca, tylko możecie cały czas być w podróży, zatrzymywać się właśnie w różnych miejscach. I też mamy takiego znajomego, który właśnie tak się utrzymuje. Jacek Wolny jeździ po całej Europie ze swoim sprzętem, z gitarą, z mikrofonem i występuje. Ale nie musicie być muzykami. To jest dobra wiadomość, bo nie wszyscy mają talent muzyczny. Możecie na przykład puszczać bańki, albo nauczyć się żonglować, albo nauczyć się jakiejś pantonimy, albo są ci ludzie, którzy po prostu są, wiecie, mimami i zastygają, albo śmiesznie się przebierają i można sobie z nimi robić zdjęcia. Znowu, pomysłów jest mnóstwo, jakby sposobów jest mnóstwo, tutaj trzeba tylko po prostu uruchomić swoją wyobraźnię i zostać ulicznym artystą. Jeżeli umiecie rysować i jesteście na przykład na tyle uzdolnieni, że moglibyście robić tatuaże i umiecie robić tatuaże, no to nie ma nic lepszego niż mobilne studio tatuażu. Po prostu zabieracie swoją maszynkę, swoje te wszystkie tusze i igły i jedziecie w trasę. I my już poznaliśmy taką parkę. Jedna była z Francji i ten gość właśnie robił dziary, tatuował. Poznaliśmy też na plaży w Turcji i no jest trochę tych tatuatorów, ponieważ no, ogólnie teraz jest moda na tatuaże i dużo vanlifersów ma tatuaże i cały czas robią nowe, a często jest też tak, że klienci po prostu się od razu na kempingu pojawiają, ponieważ poznajesz kogoś fajnego, ktoś akurat tatuuje w twoim stylu, no i pyk na drugi dzień już się dzieracie. Ale tatuować można nie tylko w kamperze, jeżeli ktoś nie chce albo nie ma możliwości też warunków na dostosowanie vana do tego, żeby można było tutaj tatuować, no to można jeździć po guest spotach, może się po prostu umawiać z studiami tatuażu w Europie rozsianymi albo na świecie, gdzie będziecie tam jeździć i umawiać się, żeby się przyjeżdża do nich. No i wiadomo, jak to wygląda, to podejrzewam, że tatuatorzy wiedzą, że część hajsu się odstawia dla studia, a część zostaje dla tatuatora. I od razu mi się przypomniał o mobilnym studio masażu. Jeżeli ktoś ma taki talent do masowania, to ja po prostu czekam na coś takiego, że na przykład kiedy przyjeżdżamy na jakiś plac i ktoś mówi, że o, jestem masażystą, umiem masować i tak dalej, to ja bym bardzo chętnie zapłacił komuś, żeby ktoś mi wymasował plecy i zrobił po prostu taki relaks, nie? Bo jakby nie było, no wiadomo, my cały czas siedzimy, więc te plecy cierpią i kręgosłup, więc mobilne studia czy tatuażu, czy masażu, to jest naprawdę super pomysł. Moi drodzy, jeszcze można pracować na festiwalach. W lecie się bardzo dużo dzieje, czy to festiwali muzycznych, artystycznych, dla dzieci, dla dorosłych. I na każdym z tych festiwali potrzebni są ludzie do ochrony, do sprzątania, do noszenia, do podłączania kabli, do robienia dźwięku, światła, no mnóstwo po prostu. Każdy festiwal to jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób zatrudnionych na taką umowę 2-3 dni, nie? Więc to są całkiem też fajne pieniądze w krótkim okresie czasu, które można zarobić. Jeżeli lubicie jakąś muzykę, jakiś specyficzny festiwal, to można też napisać do nich i się tam pojawić i nie tylko sobie po prostu być na swoim ulubionym festiwalu, to jeszcze zarobić za to hajs.
Ostatnie dwa pomysły na takie zarabianie z fizyczną pracą to jest bycie pisarzem. Na przykład można napisać swoją książkę i później ją sprzedawać, czy to wydawnictwa, czy też modelu self-publishing, tak jak my to zrobiliśmy. Można też być dziennikarzem albo pisać teksty dla różnych gazet i portali. I słuchajcie, cały czas jest zapotrzebowanie na to, bo my dostajemy bardzo często zlecenia, propozycje na to, żebyśmy napisali dla jakiegoś tam portalu, już nawet nie jako podróżowanie, tylko po prostu osoby, które na przykład żyją w Portugalii, wiedzą coś na jakiś temat. Kolejnym pomysłem na pracę jest zostanie nauczycielem języka. Teraz większość z nas zna angielski i można z takim nawet, może nie taką bardzo podstawową, no ale powiedzmy, że taką w miarę komunikatywną znajomością angielskiego pojechać w miejsca, gdzie ten angielski jest jakby mało znany i jest zapotrzebowanie na nauczycieli właśnie takiego języka i wtedy można po prostu się umawiać czy prywatnie z kimś na spotkania, czy chodzić na jakieś grupowe lekcje. Przede wszystkim do głowy przychodzi mi tutaj Turcja. W Turcji jest właśnie to niezwykle popularne, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają, ekspaci, zajmują się właśnie nauką języka angielskiego, ponieważ w Turcji no, ten angielski nie jest tak popularny, w związku z czym osoba, która przyjeżdża gdzieś z zewnątrz, jakby no, ma możliwości właśnie zarabiania i pomagania tak naprawdę ludziom właśnie w ten sposób. A jeżeli chodzi o pracę zdalną, to musimy wam powiedzieć, że my od 4 lat już prawie 7 lat pracuję zdalnie. Wcześniej pracowałem dla firmy w Londynie, a teraz pracujemy po prostu dla siebie, ponieważ prowadzimy działalność, mamy kanał na YouTubie, bloga, vloga i sklep internetowy. Sklep internetowy i wbrew pozorom blog, vlog, tak dalej, to wszystko to jest praca. To wygląda dla osób, zwłaszcza może starszych, że to jest po prostu jakaś dziwna, udawana robota, ale to jest normalnie robota. My po prostu pracujemy i to jest, że tak powiem, nawet na pełen etat. Bo jeżeli ktoś prowadzi firmę w Polsce, jednoosobową nawet działalność gospodarczą, no to jest po prostu robota 7 dni w tygodniu, jeżeli się chce coś zarobić. Ale my wam nie powiedzieliśmy o tym, że poza tymi naszymi rzeczami, o których wy wiecie, jak YouTube, blog, vlog, to my od jakiegoś czasu, od paru miesięcy, pracujemy też, współtworzymy treści na portal uzdalnieni.pl. Jest to portal dedykowany dla osób, które właśnie pracują zdalnie, dla uzdalnionych, ludzi zdalnie pracujących. Jest tam bardzo dużo porad i ciekawostek związanych właśnie z pracą zdalną, dużo porad takich technologicznych, nowinek, jakie urządzenia wykorzystywać, co sprawia, że się lepiej pracuje, jak zorganizować pracę zdalną. Więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany pracą zdalną, o której powiemy paru słów za chwileczkę, to możecie tam wejść na stronę uzdalnieni.pl i tam znajdziecie więcej informacji. Tam są też nasze filmiki i będzie ich jeszcze więcej. Także serdecznie wam polecamy odwiedzenie strony uzdalnieni.pl. A ponieważ ten vlog już jest dosyć długi, to dzisiaj, teraz wymienimy wam jeszcze kilka pomysłów właśnie na pracę zdalną, ale cały szeroki wachlarz tej pracy i różnych pomysłów i tego, co można by robić, znajdziecie właśnie na stronie uzdalnieni.pl. Tam będzie właśnie filmik poświęcony tylko rodzajom pracy zdalnej z takim szerszym omówieniem, także no jeśli szukacie, jeśli te pomysły, które dzisiaj padną, to nie będzie dla was jeszcze wszystko, no to serdecznie was tam zapraszamy. Pomysł na zarabianie zdalne jest o tyle lepsze, że po prostu można je robić z dowolnego miejsca na świecie i uwierzcie mi, możliwości zarabiania pieniędzy teraz jest bardzo dużo. Więc jeżeli ktoś się zna na technologii i na przykład umie programować, to może być programistą, może być informatykiem, może pisać strony internetowe, może zakładać sklepy internetowe. Wystarczy, że założenie sklepu internetowego, czyli połączenie tych wszystkich wtyczek, WooCommerce i tak dalej, to jest kilka tysięcy złotych, niektórzy za to sobie życzą. Więc jest ten pieniądz, on tam czeka, więc jeżeli ktoś ma jakieś zdolności właśnie takie komputerowe, no to roboty jest dość dużo, a jak wiemy, no informatycy i te programy się zarabiają tak no konkretne pieniądze, więc wydaje mi się, że takie pół roku pracy informatyka czy programisty można spokojnie pół roku, kolejne albo i rok żyć. No kolejnym przykładem naszego życia to jest po prostu działanie w sieci, prowadzenie social mediów, prowadzenie własnego bloga, założenie kanału na YouTubie, wybranie sobie jakiejś działki, która wam sprawia przyjemność, czy to robienie filmów, czy to pisanie tekstów i po prostu pójście w to na całego. No to oczywiście nie jest tak, że te pieniądze się pojawią od razu, ale z czasem, jeśli będziecie wytrwali, jeśli będziecie szukali jeszcze jakichś innych tam sposobów na podbicie tego wszystkiego,
tego, no to można to fajnie połączyć, fajnie używać. I cały czas jest przestrzeń na nowe kanały i na nowe profile i cały czas jest ogromne zainteresowanie firm marketingowych i różnych firm współpracami z influencerami. I jeszcze mi się przypomniało, jeżeli chodzi o social media, to można prowadzić social media nie tylko sobie, ale komuś. Więc no, jeżeli ktoś nie chce pokazywać swojej twarzy, opowiadać, albo nie czuje się po prostu na tyle silny, żeby mówić do kamery, to może pomagać komuś, na przykład innym influencerom, innym youtuberom w pracy po prostu. Albo firmom. Pisać posty firmom, zdjęcia robić, dodawać posty, ustawiać reklamy. To naprawdę to wydaje się, że to jest proste, ale to jest bardzo czasochłonna praca i no, wiele firm i organizacji i ludzi działających publicznie no, ma takich asystentów, którzy za nich to robią. No i w ogóle właśnie, jak już padło słowo asystent, o tym też wspomnijmy. To jest coś, co moim zdaniem jest jakby świetnym... To daje możliwość zarabiania. Zostanie czyimś asystentem, bo na przykład można komuś pomagać w takich banalnych rzeczach jak odpisywanie na e-maile, czy robienie researchów, czy no nie wiem, choćby prowadzenie kalendarza dla jakichś biznesmenów, czy pisanie newsletterów, czy no jest to taka robota mrówcza, która zajmuje dużo czasu i czasami czy influencerzy, czy jakieś firmy nie mają po prostu na to czasu i ją zlecają. Ale jeszcze kolejnym przykładem, który chcę poruszyć z naszego życia jest prowadzenie właśnie sklepu internetowego. Bo no, można to tak poprowadzić jak my, czyli tworzyć własne produkty, ale jest też jakby wiele innych opcji, bo no, nas zainspirował na początku naszej podróży człowiek, który jeździł przez Amerykę Południową, kupował od lokalnej społeczności przyprawy, kamienie, kadzidła i potem oferował takie właśnie produkty w swoim sklepiku. Sklep internetowy teraz można prowadzić nie posiadając magazynu, nie posiadając produktów, nie posiadając nic poza stroną internetową. Kupuje się po prostu wszystko zdalnie, robi się dropshipping i ktoś wysyła za to, ktoś obsługuje. No po prostu można mieć teraz sklep, nie posiadając ani jednego produktu, ani po prostu centymetra kwadratowego powierzchni sklepowej, takiej sprzedażowej. Wszystko się dzieje wirtualnie i znamy ludzi, którzy, i znamy takich znanych podróżników, którzy mają takie sklepy internetowe i po prostu to wszystko przerzucają. Jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo po prostu jest opcji. Wystarczy tylko po prostu zmienić myślenie i wyjść z tego swojego boksu, z tej swojej takiej bezpiecznej przestrzeni, out of the box, nie? Że po prostu trzeba po prostu odważyć się i zaryzykować i rozpocząć coś nowego. I ja wiem, że to jest trudne i to jest ciężkie, bo na przykład nam jest ciężko teraz na przykład powiedzmy zrezygnować z YouTube'a i zacząć coś nowego, ale pamiętam, że jak my pracowaliśmy w Anglii, to mi też było ciężko, rozstawałem się z pracą marzeń, zarabiałem dobre pieniądze, pracowałem z domu, pracowałem kilka godzin dziennie, miałem jeszcze bardzo dużo dodatków takich socjalnych, wycieczek i tak dalej, ale zrezygnowałem z tego, ponieważ wiedziałem, że kurczę, będzie mi troszkę ciężej w tym Wanie, ale będzie fajniej, nie będę musiał w biurze siedzieć ani w domu, tylko po prostu za chwileczkę pójdę na ocean, zjem sobie rybkę i będzie cudownie. I naprawdę zrezygnowaliśmy z tego komfortu i okazało się, że jest nam równie lepiej, jak nie, dużo, dużo, dużo lepiej w tym nowym życiu. Więc wiem, że na pewno pojawią się komentarze i pojawią się takie głosy, nie, to już jest w moim wieku niemożliwe i tak dalej. No nie każdy to będzie mógł zrobić, ale... Można, słuchajcie, można, bo jest opcji bardzo dużo, jeżeli ktoś bardzo chce, to zrobi. Więc to nie jest prosta droga, ale ona jest do wykonania. Jak pokazuje przykład naszego życia i wiele, wiele innych ludzi, ta droga jest do wykonania, tylko tak jak Łukasz mówił, trzeba troszeczkę otworzyć umysł, troszeczkę zmienić podejście, troszeczkę wyzwolić się z tego myślenia takiego, który nauczył nas system, że my chodzimy tu i tu do pracy, to będzie ta i ta godzina i w takiej i takiej dostaniemy pieniądze w tym i w tym czasie. Tak niestety nie będzie. Więc to będzie wszystko wiele bardziej płynne, mniej pewne, ale na pewno warte zachodu. Mieli kota w plecaku ci ludzie. Widziałam, wcześniej go pakowali. Moi drodzy, kończymy ten przedługawy odcinek o pieniążkach. Mam nadzieję, że część z Was została zainspirowana tymi naszymi poradami. Pomysłów na biznes jest mnóstwo, tylko po prostu trzeba je przekuć w... biznes. Działanie. Działanie po prostu. Samego pomysłu to wiecie, ja mam codziennie przed... 15 pomysłów na biznes, jak można zarobić, ale no, nie mam na bardzo czasu ani mocy przerobowej, żeby cokolwiek z tego pociągnąć dalej i to przekuć na pieniądze. Na koniec chcę Wam powiedzieć, że na podstawie tego vloga powstanie również wpis na naszym blogu i tam znajdziecie wszystkie linki do różnych stron, które pomagają właśnie na przykład znaleźć pracę na farmie czy na kempingu, a także przykłady osób, które my znamy, które właśnie pracują w jakichś takich sposobach zdalnych czy właśnie na miejscu. W każdym razie
Osoby, o których wspominaliśmy w filmie, linki do ich profili też znajdziecie właśnie w tym wpisie na blogu. Przypominamy Wam o tym, żeby wejść na stronę uzdalnieni.pl, na ten portal, zapiszcie sobie w pamięci to. Bardzo fajne miejsce, w którym można znaleźć mnóstwo porad związanych z pracą zdalną. Portal się rozwija, on dopiero działa od paru miesięcy. Na razie już tam jest jeden albo dwa nasze filmy, a będą jeszcze kolejne w przyszłości, także też możecie śledzić i zaglądać tam co jakiś czas po ciekawostki z życia. No i po też bardzo pracy. Właśnie konkretne informacje, kiedy już się zdecydujecie na pracę zdalną, jak ją zorganizować, właśnie dowiecie się stamtąd, także zaglądajcie. No i co, pozdrawiamy Was, całujemy, ściskamy mocno, mamy nadzieję, że się zainspirujecie, że wpadniecie na jakiś nowy pomysł, możecie się nim podzielić pod spodem w komentarzach. Tak. Może ktoś z Was ma jakiś świetny pomysł na zarabianie w podróży albo na zarabianie na podróży, o którym my nie powiedzieliśmy, to napiszcie w komentarzu i podzielmy się po prostu tą wiadomością. Bo... Albo może ktoś z Was wyruszył w zeszłym roku albo dwa lata temu i zaczął właśnie zmieniać swoje życie albo już zmienił, dajcie nam znać. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, życzymy udanej niedzieli i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w niedzielę o 10. Filmie. Umówmy się o 10. Do zobaczenia. Bajo.